Kolejny nasz sponsor, który nas wspiera, pan Michał Kubica. Mamy tutaj piękny baner, dwa koła, motocykle, skutery, motorowery, rowery, quady, crossy. Wszystko, co ma dwa koła i nie tylko. Ruda Śląska Niedurnego to u mnie na Fryncicie, jak my to godzimy po śląsku. To parę słów o waszym firmie, jakie ma tradycje, ile lat, kto ją założył, czy pan, czy jako właściciel, czy rodzice, no i jak się dokręci wszystko. Firmę założyliśmy 5 lat temu razem z małżonką, funkcjonujemy od 5 lat. Zajmujemy się ogólnie sprzedażą motocykli, skuterów, quadów, tego typu rzeczy. Teraz w dobie, wie pan, kiedy to paliwo jest faktycznie drogie, no dużo ludzi kupuje na dojazdy do pracy, trening, szkoła, tego typu rzeczy, mniejsze pojemności lub większe. No, ogólnie 125 cm sześciennych to jest taki nasz konik. To się po prostu sprzedaje. Nie? Bardzo dziękuję w imieniu własnym, zarządu, działaczy, wszystkich kibiców, rodziców i dzieci za ufundowane nagrody, bo tutaj od pana są głośniki do szóstki Allstar. Oprócz tego są krzesła gamingowe. Wczoraj chłopcy w konkursach wygrali, ale ja powiedziałem, zrobiłem też im zdjęcia, bo już czekali, ale dzisiaj jeszcze ze sponsorem sobie zrobią za pierwsze miejsce. A te miejsca, nagrody pocieszenia drugie, trzecie, co dostali, także gry dostali, Monopoly i dostali piłki, to już sobie wzięli. I jeszcze z tych piłek zrobiłem im taką zabawę, że ustawili się w rzędach i każdy z drużyny, który trafił z piłki, z połowy mógł sobie tą piłkę wziąć do domu. Bardzo fajnie. No. Myślę, że jest pomysł, ważne, może ktoś przyjdzie z piłką i będzie chciał autograf. Także tych nagród sporo. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ale co pana tknęło do tego, żeby wspomóc ten turniej dzieciaków? Czy dużo osób do pana przychodzi o takie rzeczy prosić? Przez znajomego, przez pana Damiana jak najbardziej. Natomiast knęło nas do tego to, no cieszymy się, jak dzieciaki nie siedzą w smartfonach, komputerach, tylko po prostu coś robią, funkcjonują, ruszają się. W dzisiejszych czasach, przy dobie internetu, czy tam smartfona, komputera, to jest bardzo ważne, żeby wspierać młodych ludzi, uczyć dyscypliny, uczyć sportu, żeby się po prostu ruszali. Piękna sprawa. Andrzej Pluta tu z Nowego Bytomia. Czy panu się kiedyś obiło o uszy o tym zawodnik? Się o uszy. Wiem, że wczoraj był, tak? Wczoraj. Tak, dzisiaj ma zajęcia, bo on jest trenerem personalnym, ale 97 meczy w reprezentacji. Wygrywa mecze gwiazd jako najlepszy rzucający za 3. Ja zawsze mówię tutaj chłopakom, że on przychodził 2 godziny przed halą. Zostawał 2 godziny. Nie było maszyn podających. Koledzy mu podawali. A w dzisiejszych czasach dyscyplina, bez trenera nie wolno wchodzić. Ale są orliki. To jeszcze raz bardzo, bardzo wielkie dzięki. Jakby pan chciał jeszcze coś powiedzieć, zareklamować, komuś podziękować, czy kogoś pozdrowić, oddaj mikrofon. Znaczy, dziękujemy wszystkim, którzy w ogóle funkcjonują w naszej firmie. Zapraszamy wszystkich serdecznie na zakupy, pooglądać, na jazdy testowe. Zapraszamy serdecznie. Ja jeszcze raz wielkie dzięki za chłopaków z Litwy, za chłopaków ze Słowacji, za od nas chłopaków z Polski, z Koszalina, z Żar, z Bytomia, z Rudy Śląskiej. No i dołączają się też do podziękowań oczywiście działacze, rodzice. Dziękujemy i myślę, że współpraca będzie działała i zapraszamy na nasze mecze ligowe do Rudy Śląskiej. Będziemy pamiętać, będziemy śledzić was. Dziękuję bardzo.